Nowa Panorama Literatury Polskiej to platforma służąca prezentacji wyników badań naukowych w środowisku cyfrowym. Jest to jeden z projektów internetowych Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Więc każdy element, który jest umieszczany w Nowej Panoramie Literatury Polskiej, ma jakość gwarantowaną przez Instytut Badań Literackich PAN, czyli jest to wiedza ze znakiem jakości IBL PAN. Ponieważ bliskie nam są idee otwartej nauki, wszystkie treści na stronie Nowej Panoramy Literatury Polskiej są dostępne za darmo. Dwa słowa należy powiedzieć o tym, jaką strukturę treści przyjęliśmy na naszej platformie. Zacząć można od tego, czym Nowa Panorama Literatury Polskiej nie jest, czyli jakiej struktury nie ma. Nie jest to encyklopedia. Nie budujemy czegoś w rodzaju Wikipedii dla nauki. Postawiliśmy na inną strukturę, którą można by nazwać strukturą rozproszoną. Podstawowym elementem, jednostką znaczącą w Nowej Panoramie Literatury Polskiej jest kolekcja cyfrowa. Naukowe kolekcje cyfrowe w Nowej Panoramie Literatury Polskiej stanowią odrębne cząstki znaczące. Każda z nich ma właściwą sobie narrację, właściwą sobie szatę graficzną i funkcjonalność. Oczywiście wszystko to w obrębie zasad przyjętych dla całej Nowej Panoramy Literatury Polskiej. Chcielibyśmy, żeby kolekcje cyfrowe zapraszały do imersji, do zanurzenia się w treściach, które prezentują, w narracji, do podróży po kolekcji cyfrowej i odkrywania kolejnych treści. Natomiast dla osób, które chcą wyszukać materiały dotyczące konkretnych kwestii, oczywiście Nowa Panorama Literatury Polskiej zapewnia też wyszukiwarkę, która może służyć do tego, by znaleźć artykuły dotyczące na przykład Bolesława Prusa czy Henryka Sienkiewicza, konkretnych miejsc, o których wspominamy w artykułach. W naszych kolekcjach umieszczamy zarówno treści, które wcześniej publikowane były w formie papierowej, oczywiście nadając im odpowiednią cyfrową formę, strukturę i wszelakie udogodnienia, które ze środowiska cyfrowego wynikają. Ale mamy też kolekcje, do których treści powstają specjalnie dla środowiska cyfrowego, specjalnie dla Nowej Panoramy Literatury Polskiej. Nowa Panorama Literatury Polskiej to nie tylko strona nplp.pl, ale to również zespół w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Zespół, który oprócz tworzenia kolejnych kolekcji cyfrowych zajmuje się także realizowaniem projektów naukowych szeroko pojętej humanistyki cyfrowej. Istotnym elementem naszej działalności jest rozwijanie naukowego edytorstwa cyfrowego. To, co już udało nam się opublikować, jeżeli chodzi o naukowe edycje cyfrowe, mogą Państwo znaleźć na stronie tej.nplp.pl. Zapraszamy także do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku, gdzie regularnie publikujemy nowe treści i regularnie aktualizujemy ten nasz profil, a także do zapoznania się z filmami, które znajdują się na portalu YouTube, także na naszym profilu Nowej Panoramy Literatury Polskiej.